Super. I tutaj mamy dwa odkłady tegoroczne i jeden pełnowartościowy ul. To jest jeden odkład, drugi pełnowartościowy. Słuchamy. Dobry, pasieka B-Royal. Przyszliśmy dzisiaj trochę podsłuchać pszczoły. Mamy taki bardzo czuły mikrofon. Zobaczymy, czy pszczoły żyją, czy się dogrzewają. I no i co tam jeszcze? No, zobaczymy, jaki jest osyp. Sprawdzimy, co i jak. Dzisiaj jest 26 grudnia, drugi dzień świąteczny. Temperatura 8 stopni. No, to zaczynamy. Zobaczymy. Za obraz przepraszam, bo no nie da się tak wszystko od razu zrobić. Ale no, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, czy je spychać. Bardzo ładnie jest słychać. A tutaj. Pięknie, zobaczymy. Zobaczymy, jaki mają osyp. Powiem wam szczerze, że jak dla mnie to jest taki normalny osyp. Standardzie się mieści. No, jest dobrze. Podsłuchujemy dalej. Oj, jak jest wy. Sprawdzimy kolejny. Pszczółki żyją. Słychać. Też je ładnie słychać. Idziemy do kolejnych. Staram się to robić dosyć szybko, żeby nie zanudzać. O, jak ładnie, to mi się podoba. Ślicznie. Tu widać, jak odsklepiają, bo jest to. Są to ule ocieplane. Te grubsze to ule są ocieplane z otwartą dennicą przez cały rok. Na zimę też pszczoły widzą śnieg, widzą ziemię. I to już jest trzeci rok, jak je tak zimuje. Zobaczymy, jak tu jest. Wszystko tak, jak być powinno. Bardzo małe osypy. Według mnie to wzorcowe. Na pewno będą komentarze, że o kurwa, ale osyp. Ale mnie to nie obchodzi, bo ja wiem, jak to jest. Tak powinno być.
jeszcze raz powtórzę, ule ocieplone z otwartą dennicą na plastrach warszawskich poszerzanych. Tak oto się mają pszczoły. Dobra, tutaj mamy odkłady. Teraz je podsłucham. W tym ulu jest, gniazduje Elgon, bardzo dobrze zarabiający komórkę 4.9. Jest to pszczoła z góry Elgon sprowadzana. Pięknie słychać odkłady. Wiecie co, mogłem cały czas to słuchać je. Tak to ładnie brzmi. Tu widać jakąś umarłą pszczołę, jedną, drugą, to jest normalne. Kolejny odkład. Słychać. Bardzo ładnie. Nie wiem co nagryć. Od spodu. Super. I tutaj mamy dwa odkłady tegoroczne i jeden pełnowartościowy ul. To jest jeden odkład, drugi pełnowartościowy. Słuchamy. Coś jakby był zdenerwowany. No nie będzie mi to przeszkadzać. Prawdopodobnie przeze mnie się trochę zestresowały. 8 stopni w grudniu. No cóż mogę powiedzieć. Czekamy. Prawdopodobnie nagram drugi taki filmik zaraz po zimie. Zobaczymy. Chyba, że nagram taki od razu sprawdzający, ile przeżyło zimę, jak to wygląda. Miejmy nadzieję, że 100% pszczoły. To są po prostu, to jest to właśnie. Jeszcze nagram drugi filmik. Biterapii, czyli będzie można posłuchać samych pszczół w ulu. O, wiatr wieje, a mikrofon się spisuje. Jest takim nas z takim futerkiem, który likwiduje takie szumy. O, chyba nazwę go Kret. Dzięki, Ida Zobaczyska. Pozdrawiam.